W 2017 roku ECO Jelenia Góra podpisało kontrakt z firmą Energotechnika z Warszawy na budowę dwóch nowych kotłów wodnych o mocy 13 MW każdy. Prace zakończyły się na początku stycznia 2019 roku i urządzenia od razu oddane zostały do użytku. Dzisiaj w nowoczesny, a przede wszystkim ekologiczny sposób produkują ciepło do jeleniogórskich domów. Kiedyś takie kotły miały wydajność około 11,5 MW. W tej chwili te kotły mają 13 MW i zużywają taką samą ilość paliwa. Wynika to z wyższej sprawności kotła, wyższej efektywności. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że ECO zdecydowało się oczywiście na nasz produkt. Jest to jedyny obecnie oferowany na rynku kocioł, który spełnia w pełni wymogi dyrektywy MCP, czyli tej dyrektywy, która wejdzie dopiero za 6 lat, ale dzięki zastosowaniu bardzo innowacyjnych systemów, szczególnie sterowania, szczególnie monitoringu procesów spalania wewnątrz kotła, udało się osiągnąć niezwykłe sprawności. Jesteśmy w stanie osiągnąć poziomy emisji w zasadzie niedoścignione na dzień dzisiejszy na rynkach europejskich. Co nowe kotły dają klientom ECO Jelenia Góra? Przede wszystkim zapewniają większe bezpieczeństwo energetyczne. Drugą taką istotną zaletą dla klientów to jest elastyczność tych kotłów. Po wykonaniu kotłów zrobiliśmy badania ich i okazuje się, że w bardzo szerokim zakresie mogą pracować, bo od 25%, nawet poniżej 25%, i cały czas jest utrzymywana wysoka sprawność produkcji, co z kolei przekłada się na ochronę środowiska. Jeżeli przejdziemy do tego wątku z ochroną środowiska, to kotły zostały wyposażone w dwustopniowe odpylanie. Jest to odpylanie wstępne i odpylanie końcowe. No i oczywiście współpracują z naszą instalacją odsiarczania. W sumie koszt tej inwestycji wyniósł 10 milionów złotych. A to dopiero początek, bo budowa kotłów odbyła się w ramach pierwszego etapu modernizacji elektrociepłowni przy ulicy Karola Miarki. O kolejnych powiemy niebawem na naszej antenie.